Zwróciliście uwagę, że filmy z serii o Transformersach nie mają numerów? I to prawdopodobnie jest intencjonalne, ponieważ nie powinniście ich traktować jako serię. I ktoś tam się pewnie oburzył, no bo jak to? Przecież pierwsze 5 filmów stworzył Michael Bay, więc to jest Byverse. No i co do zasady, jest to prawda. Dwa kolejne filmy odcinają się i zaczynają robić określone rzeczy w inny sposób. W sensie Optimus zachowuje się charakterologicznie jako zupełnie inna postać. Transformersy działają zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o zamienianie się w konkretne pojazdy, nie muszą już skanować innych pojazdów. Nagle Unicron jest transformerem wielkości planety, czy takim robotycznym szatanem, chociaż jeszcze dwie części temu był Ziemią. Na etapie pierwszych 5 części serii to istniało również jako problem, ale nie było tak jaskrawe. Po prostu wypadało patrzeć na każdy film jako na zamkniętą całość i jednocześnie luźną inspirację dla kolejnego filmu, ale nie coś, co jest bezwzględnie w continuity. No bo jak się nad tym zastanowić, to ilość pradawnych artefaktów i różnych mechanizmów, która pojawia się w każdym z filmów i jednocześnie nikt nigdy o tym nie wspomina wcześniej, jest zaskakująco duża. I zwykle one nie są wprowadzane przez retcony, przez jakąś organiczną decyzję scenarzysty, tylko po prostu zakładamy, że zawsze tak było. Ale może po prostu nie powinniśmy się zastanawiać, jakim cudem Transformery przylatują w pierwszym filmie, a jednocześnie nie mogą później opuścić Ziemi, bo najwyraźniej potrzebują czegoś, żeby się, nie wiem, wystrzelić. Albo że pierwotna forma Optimusa Prime'a, ta, która wychodzi z basenu, no nie wygląda tak, jak później wygląda Optimus Prime, a jednocześnie wszyscy, którzy widzieli go wcześniej, rozpoznają, że jest to Optimus Prime. Kwestia jakiegoś kosmicznego Wi-Fi. I gdyby te filmy miały autentycznie numerację, to zakładałbym, że to jest kwestia jakiejś zbiorowej amnezji, jeżeli chodzi o twórców, i oni po prostu zapominają, co stworzyli w poprzednim filmie, a nie chce im się tego oglądać, więc piszą coś od zera, bazując na tym, co zapamiętali. To rozwiązuje też problem płacenia więcej aktorom z poprzednich części, no bo nie trzeba ich mieć, wystarczy, że jest element ludzki i wystarczy, że są autoboty, które można sobie zrobić cyfrowo. Zmierzam do tego, że traktowanie tej serii filmów jako jednej linii ciągłości fabularnej, albo nawet dwóch linii ciągłości fabularnej od części szóstej, jest w pewien sposób krzywdzące dla samego odbioru tych filmów, dlatego ja, żeby się nie denerwować, zakładam, że każdy film z uniwersum Transformersów tak naprawdę powstał w innym uniwersum, a ponieważ multiversum jest nieskończone, no to pewne elementy innych ciągłości fabularnych, które mogą być mi znane z innych filmów, mogą się powtarzać, ale niekoniecznie musi tak być. To też w pewien sposób wyjaśnia, dlaczego możemy teraz animować Optimusa Prime'a w takiej formie, która jest łatwiejsza do zrobienia. W sensie to, co widzimy na początku serii, to jest pierdyliard ruchomych elementów. Jakiś animator tam na pewno rwał sobie włosy z głowy. Natomiast jak zamieniliśmy to na bardziej humanoidalną formę w zbroi, no to jest to generalnie łatwiejsze do zrobienia. Także historię z wielkimi robotami jak najbardziej okej, tyle tylko, że logikę odkładamy na półkę.